Witajcie. Witajcie wieczorową porą. Hej, hej, cześć właśnie super, bo widzę Wasze komentarze. Cześć. Dzisiaj będzie o projektach długoterminowych. Postanowiłem nagrać się, stworzyć taki film. Szczególnie na żywo, bo bardzo lubię wchodzić w interakcje, rozmawiać, więc bardzo was proszę, pytajcie, bo tak naprawdę chciałem oprzeć to, to dzisiaj mówienie do Was na Waszych komentarzach. Ale pokażę Wam kilka zdjęć i opowiem trochę o projektach długoterminowych. Czekam na Wasze pytania, natomiast zaczynam od mojej historii. Zawsze to jest jakaś historia, jakieś doświadczenie. Projekty długoterminowe dla mnie na początku były po prostu fotoreportażami, ponieważ ja na samym początku swojej, nazwijmy to, kariery fotograficznej robiłem fotoreportaże. I te fotoreportaże, wtedy zresztą były najmodniejsze, chyba lata 90., początek XXI wieku, to były fotoreportaże. Ja się uczyłem fotoreportaży. Później pojawiły się nazewnictwo, się zmieniło trochę, pojawiły się dokumenty, eseje, i to się też jakoś ewoluowało. O tym fotoreportażu współcześnie się mało mówi. Może też ze względu na to, że publikacji fotoreportaży praktycznie nie ma. W każdym razie ta ewolucja była później, wsunęła się esejów, dokumentów. I nie, nie myślałem o sobie jako fotografie, który robi projekty długoterminowe. Dopiero w tym roku sobie to uświadomiłem i mógłbym powiedzieć, że zrobiłem takie projekty, dlatego też ten live, dlatego też ten kurs za tydzień. Pierwsza edycja o projektach długoterminowych, właśnie z tego względu, że okazało się, że pracowałem nad kilkoma projektami po kilkanaście lat i myślałem, że je zakończyłem jako fotoreportaże, później jako. Poszerzone dokumenty, później jako wystawy czy książki, a okazało się, że one wszystkie ewoluowały, wciąż ewoluowały, aż doszedłem do takiego momentu, kiedy zobaczyłem, że niektóre mogą się nigdy nie skończyć, bo tak może być. Może być taka: no, ja to tak nazywam trochę taką pracą, nie wiem, habilitacją, czy jak to na uniwersytecie gdzieś są kolejne etapy, i kształcimy się w jednym kierunku specjalizacji. Ja zauważyłem, że u mnie coś takiego się pojawiło. W związku z szamanizmem, na przykład, które studiowałem na antropologii religii, na archeologii i nie spodziewałem się to, że to będzie się tak ciągnęło długo, że tak dużo pytań będę miał na początku, po studiach zresztą, i że te pytania się pojawią w podróży podczas fotografii i odpowiedzi się zaczną w końcu pojawiać, i przede wszystkim doświadczenie, które nałożyło się na to, co przeczytałem na studiach. Właśnie, skończyło się tym, że w tym roku wydrukowałem cztery książki. Wydrukowałem po jednym egzemplarzu w Artibo i są to książki, które przedstawiają właśnie te projekty. Czyli Behind the Mask, historia o szamanizmie, ale bardziej o mojej drodze poprzez Peru, Meksyk, Watymalę. Jest też akcent słowiański w tej książce. Drugi temat to Adam i Ewa, czyli projekt, który wykonałem na Jurze krakowsko częstowskiej Pasterze, też było kilkanaście lat pracy. I to są takie projekty, które faktycznie stały się długoterminowe. Były wystawy, były publikacje, albo też w wydawnictwie albumowym, czy w prasie, były filmy dokumentalne, fotokasty, to były nagrody, czyli wszystkie te rzeczy, które możemy wymienić. A propos publikacji, one się zdarzyły, ale to wciąż ewoluowało i zakończyło się właśnie książkami. A następny etap po tych książkach to będzie. Będą kolejne dokumenty. Co ciekawe, myślałem, że projekty długoterminowe się kiedyś kończą. Niektóre się nie kończą. Wciąż one trwają i to mi cieszy. Ja wciąż czekam na Wasze pytania, żeby trochę wybić się z tego mojego mm, takiego monologu, więc bardzo Was zachęcam. Natomiast trzeba też pokazać zdjęcia, więc Wam pokażę zdjęcia. Natomiast to, co jest dla mnie tutaj najważniejsze, że ja często pokazuję te same zdjęcia, ale mówię o czymś innym. I to fotografii jest niebywałe, że jeśli to jest projekt długoterminowy, że on na początku, kiedy go tworzymy, na przykład kiedy ja zacząłem robić zdjęcia, które przeskoczę w czasie tutaj, w prezentacji, wam pokażę fotografię, mm. bo Peru na początku, szamanizmu w Piura w Peru. Ja te zdjęcia miałem w archiwum i ja nigdy nie pokazywałem w sumie, ale wykopałem je z archiwum ostatnio, żeby stworzyć prezentację. Pierwsze warsztaty z projektów długoterminowych ostatnio robiłem dla spaf i właśnie tam się to wszystko zaczęło rodzić. Czyli to, żeby o tym opowiadać i robić kurs i wam też pokazać pewne zdjęcia, które wygrzebałem z Peru. Jak patrzę, patrzyłem na te zdjęcia kiedyś, to były dla mnie po prostu takie wiecie, ilustracje, ale z czasem to nabierało sensu, ponieważ tam zadałem sobie jedno z pierwszych pytań, właśnie u tej szamanki. I tutaj na tej, to była taka pierwsza ceremonia. Ja nie uczestniczyłem w ceremonii, ponieważ się bałem. Bałem się. Wiedziałem, co się dzieje się bałem. Robiłem tylko zdjęcia. Yy, i, I wiecie, projekt długoterminowy to nie tylko fotografia, nie tylko książka, na przykład wystawa, ale projekt długoterminowy to jest, ja bym to nazwał projekt zmiany siebie, po prostu. Yy, projekt jest długoterminowy dla mnie. Każdy z nich Zmienił totalnie moją świadomość, zmienił moje podejście do wielu spraw, między innymi do fotografii. Więc, projekt długoterminowy, w moim przypadku, z mojej perspektywy, to jest, to jest użycie fotografii, czy też filmu, albo fotografii i filmu, do tego, żeby rozpoznać jakby siebie samego i cała ta książka, która teraz powstała, teksty, one są wynikiem tych doświadczeń, które miałem podczas wykonywania tych projektów długoterminowych. To tak a propos mojego podejścia do projektów długoterminowych. Patrzę na wasze tutaj ewentualnie pytania, których jeszcze nie ma, więc wam tak pokrótce opowiem pewną historię, wybierając pojedyncze zdjęcia. Pierwsze zdjęcia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwsze zdjęcia to było patrzenie historiami. Historia, historia, historia. Ja nie byłem w stanie robić zdjęć pojedynczych. Ja w ogóle nie byłem, ja sobie tego nie wyobrażałem. Dlatego od początku, od samego początku wszystko, na co patrzyłem, tak jak na Jurę Krakowsko-Częstochowską, patrzyłem, nazwijmy to holistycznie, tak to trochę dobre słowo do tego, ponieważ nie patrzyłem tylko na skały, na się, ale też na malarzy, goprowców. Bardzo obszernie do tego podszedłem, poznając ludzi, poznając, poznając, spotykając, i jeżdżąc z goprem gdzieś tam w teren, pracując gdzieś tam w lesie. Tych elementów było bardzo dużo, składowych na to, żeby opowiedzieć historię i w fotografii często sięgam do początków, aby spojrzeć, rozpoznać siebie, czym się interesowałem wtedy, jakie miałem, nazwijmy to zainteresowania, w którym kierunku chciałem iść i, i to też mi uświadomiło, że właśnie ja od samego początku to były historie, historie, jeszcze raz historie i to się właśnie przerodziło w takie długie opowieści, a pierwsza opowieść to Ameryka Południowa i Inkowie, i opowieść o potomkach Inków. I to jest, to jest mój najdłuższy projekt, dlatego, że ma taką historię. Od momentu, kiedy była pasja w dzieciństwie, studiowanie, uczenie się tego, potem pojawiły się, pojawiły się studia, archeologia, żeby się na to przygotować, żeby tam wyjechać. 5 lat studiów, grzebania w różnych kronikach, artykułach, do tego nauka fotografii w tym czasie. Ponieważ ta fotografia przyszła dosyć późno u mnie, więc, więc projekt długoterminowy zaczął się w dzieciństwie. Studia były po to, żeby się przygotować, między, między innymi antropologia religii, archeologia Ameryki Południowej, i to całe studia ułożyły się w to, że poleciałem tam i zacząłem robić zdjęcia. Poleciałem do, do Peru na 3,5 miesiąca i tak zaczął się mój projekt. I chociaż przyznam szczerze, że z tego pierwszego wyjazdu 3,5 miesięcznego powstały materiały, różnego rodzaju, rodzaju fotoreportaże, ponieważ ich było sporo. Ja czasami lądowałem na przykład w urodziny, e, i mieszkałem z nimi przez dwa tygodnie w różnych warunkach, poznawałem ludzi, e, więc to Peru dla mnie było takim, takim przeżyciem hmm, bardzo przygodowym, bym powiedział, ale. Widzicie, projekt długoterminowy, czasami się wydaje nam, że robimy coś przez kilka miesięcy, ale ja tam przez 3,5 miesiąca tak naprawdę podróżowałem po to, żeby zobaczyć, że zainteresowałem się właśnie tym szamanizmem, który dla mnie z tamtej perspektywy był po prostu tylko kolejnymi kadrami do opowieści o synkretyzmie religijnym. Więc przyjeździłem w różne miejsca, pielgrzymki, które były na wysokości, na przykład tutaj 4800 nad poziomem morza, kilkadziesiąt tysięcy Indian. I tak jeździłem z punktu do punktu, i chociaż robiłem fotoreportaże, te klasyczne, o których mam na początku mówiłem, to jednak gdzieś zbierały się do kupy poszczególne zdjęcia, które jako poszczególne fotoreportaże potem się okazało, że powyciągałem kilka zdjęć po wielu latach, i one wszystkie złożyły się na pewną opowieść o potomkach inków, o ceremoniach, o rytuałach w Andach. I pierwsze jakieś takie procesje ceremonie i ja to sobie fotografowałem, zbierałem do właśnie takich takiego zestawu jednego, który nazywał się później Bogowie Andów, bo tak go nazwaliśmy ten, ten projekt. Mówię my, z tego względu, że ten materiał powstawał dla naszego Geographic i właśnie on był na wstępie o wykopaliskach, miał być w polskich odkryciach, a skończyło się tym, że wylądowały tutaj zdjęcia właśnie tego. Ten, tego szamanizmu, tych procesji, rytuałów, i to się wszystko odnosiło do tej przeszłości, do Inków. Więc projekt długoterminowy. Eee, tu jest pierwsze pytanie: eee, Rafał, wiesz co? Na spafie już miałem w, od stycznia mam zajęcia, więc eee, tak, myślę, że tak. Jak idziesz na to, na, do spafu, to będę. Będę mówił o projektach długoterminowych i, i, i o filmach, fotokastach więc czasami będę tutaj wyskakiwał do Waszych pytań. W każdym razie wracając do tych projektów długoterminowych, ja Wam w bardzo wielkim w skrócie, skrócie pokazywałam 3,5 miesiąca pracy w Peru, 5 lat studiów, a okazało się, że to było tylko, nie wiem, 5% projektu tak naprawdę. I odnosząc się do tego, bo często mówimy o projektach, o zdjęciach, o tekstach, książkach, dla mnie to tam, to było rozpoznanie siebie, co mnie interesuje. Co mnie interesuje, jakie mam pytania do siebie, i to powodowało na, napędzanie się tego projektu długoterminowego, ponieważ to, co mnie interesowało, tworzyło powoli ten projekt długoterminowy, i okazało się, że źródłem tego była antropologia religii na studiach. I to, co Wam też mówię teraz, to jest z perspektywy teraz, z tego roku. Jakby wcześniej tak tego nie opowiadałem, nie łączyłem tego wszystkiego tak ze sobą, dopiero w pewnym momencie puzzle się złożyły, i zresztą tak. W moim przypadku projekt długoterminowy się okazał po 14 latach, że jest projektem długoterminowym, właśnie dlatego, że te puzzle się składały i teraz ja je złożyłem. I mogę powiedzieć, że faktycznie to zaczęło opowiadać historię. Przypuśćmy: Mumia na pięciu tysiącach nad poziomem morza, którą e, w cudzysłowie może odkryliśmy, ale profesor był pierwszym, pasterze lokalni. E, no i my przyjechaliśmy jako dziennikarka mm, i, i ja jako fotograf. E, więc tutaj ten materiał, wiecie, poszerzał się od takich archeologicznych, tak jak ta mumia, yy, na przykład pasterz, który przyszedł i złożył jej ofiary. Yy, I to wszystko nabierało gdzieś sensu po podróży do Peru dopiero. Yy. Ale dobra, wracamy do pytań jeszcze. Jeśli chodzi o fotokasty, to dla mnie jest trochę przeżytek. To, było, to były inne lata. Yy. Natomiast jeśli chodzi o fotokasty. Ja bardziej myślę, ponieważ w maju uruchomię taki kurs, 8 spotkań, to będzie o filmie: wszystko od sprzętu, dźwięku, muzyki, montażu, koloru i tak dalej. Więc taki kurs będę chciał zrobić i dokumentów, klipów, reklam dokumentalnych, więc to wszystko będzie omówione. Także każdy, kto będzie chciał zacząć o filmie od początku, czy nawet od poziomu średnio zaawansowanego, to, to tego wszystkiego się dowie. I do spotkania online. Ale wracając do tych projektów. Dobrze, przeskoczę, bo o tym Peru ja tu mam mnóstwo tych slajdów. Zresztą o tym będzie wszystko bardzo szczegółowo na tym kursie o projektach długoterminowych, gdzie będę wszystko, wiecie, na elementy pierwsze rozkładał. Od sprzętu, logistyki, podróży, fixerów, czyli takich przewodników pracy, czy płacić przewodnikowi, jak docierać do. Do, do pewnych ludzi, jak rozwijać projekt długoterminowy przez kontakty, relacje z ludźmi, jak to wszystko się na przestrzeni lat zmienia, e, o tym jak ja transformowałem też siebie jako fotografa, postrzeganie tego wszystkiego, co tam fotografowałem, ludzi, jak od, od fotoreportażu, od patrzenia na National Geographic, bo tak trochę byłem wyszkolony na początku swojej fotografii, zmieniała się to moja percepcja, kiedy zacząłem eksperymentować z wielkim formatem e, i tutaj. Początki to było, wiecie, o zobaczcie sobie, wygrzebałem takie zdjęcie z archiwum, z Sinarem sobie jeździłem po Meksyku dwa miesiące i powiem Wam, że to nie było łatwe, ale dawało niesamowitą frajdę zrobienia takich zdjęć, to były jeszcze slajdy, te, te pierwsze zdjęcia, ja mam do nich sentyment, przede wszystkim z tego względu właśnie, że że woziłem ten aparat przez za miesiące i poznawałem tych ludzi często po 10 dni spędzałem w jednym miejscu, żeby kogoś poznać, kogoś poznać, spotykać się z nim rozmawiać, i później pojechać w pole i zrobić zdjęcie. Więc taka fotografia niby prosta, ale z drugiej strony te historie były bardzo długie. Czy tutaj Szaman kolejny gdzieś daleko w dżungli? Sfotografowałem go też właśnie przez taką drewutnię, też to był Cinar właśnie pojawiły się też tutaj, i to jest tak, mówiłem Wam o tych projektach długoterminowych, tutaj już ten projekt się pojawił. Pierwszy nasz wyjazd do Meksyku, mój i mojej żony, był na dwa miesiące i tam poznałem przewodnika, z którym chciałem się potem skontaktować. Ja się z nim skontaktowałem i rok później poleciałem, medytacem projektu był Nikon, poleciałem do Meksyku z tym Sinarem i zrobiłem serię portretów. To były portrety właśnie te, które przez film widzicie, czarno-białe, te portety zdobyły właśnie, tak jak tu pokazuje nagrody. I ja myślałem, że to jest koniec, że wykonałem tak, w Peru wykonałem tamto, tutaj wykonałem to, ale okazało się, że to nie był koniec, że rok później znów zmieniłem aparat na Toyo 45A i poleciałem, 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 poznałem takiego przyjaciela Jerzego i z nim dużo rzeczy zrobiliśmy razem, on robił też swoją książkę o Majach, ja robiłem te zdjęcia do swojego projektu i Trafiałem w różne miejsca, czasami sam, czasami przez Jerzego, trafialiśmy w różne miejsca. Tak jak na przykład tutaj macie Xcateopan, szkielet ostatniego władcy Azteków, i tutaj to nie jest już kościół, tu się działy magiczne rzeczy. I wykonałem na przykład ten portret, A to był jakiś trzeci wyjazd z kolei. I, I no i właśnie, i pojawił się pierwszy, drugi, trzeci wyjazd. Byli Majowie, Aztekowie, potem byli Mazatekowie, Misztekowie. E, I, i tak kultura za kulturą fotografowałem, zmieniając sprzęt od aparatu, od telefonu do e, wielkiego formatu, ruszczanki e, również. E, i No i właśnie, projekt się zakończył. Zakończył się projekt, były wystawy, właśnie a propos Nikona był mecenasem, więc te wystawy gdzieś tam jeździły, e, ja zrobiłem też wystawy, potem była e, książka Milpa, Milpa książka właśnie o, o, z tego projektu i myślałem, że to jest koniec, ale to nie był koniec, bo pojawił się kolejny wyjazd i właśnie kolejna książka, przed nią jeszcze publikacja w naszej geografik, więc też zakończyłem ten projekt taką publikacją Świat Szamanów. Krótki tekst i to był 2017, wtedy myślałem, że to jest koniec projektu publikację w National Geographic, ale okazało się, że to nie był koniec projektu, ponieważ wrócił ten projekt w tym roku i, i powstała, powstała książka Behind to jest tutaj. Behind the Mask, czyli dwie książki, taka mniejsza i większa, wydrukowana w Artibo, zaprojektowałem ją w Artibo bardzo prostym kreatorem. Siedziałem nad nią kilka tygodni, ale też zaglądałem do niej. W każdym razie powstała książka, która Składa się z tych zdjęć, które chciałem umieścić, ponieważ w Milpie, ja nie projektowałem Milpę, Milpę projektował Andrzej Kramarz i to jednak był projekt nie mój. A w tym przypadku postanowiłem zrobić książkę z tym, co ja czuję w środku, z tym, co ja doświadczyłem i dlatego usiadłem sam. Zaprojektowałem bardzo prostą książkę, ale przemyślaną pod względem chronologii jakiejś też, ponieważ powstały teksty do tej książki, też nad nimi siedziałem, przemyślałem to. Co przede wszystkim, co myślałem na początku podróży, jakie miałem pytania, i przede wszystkim, jakie się potem odpowiedzi pojawiały, przemyślenia. Więc ta książka to jest taka mieszanka moich przemyśleń, tekstów, ale bardzo związane z tym moim już doświadczeniem, jakby wynikiem całego doświadczenia. Czyli to, co teraz ja w tym momencie myślę, zapisałem, to nie były teksty z tamtych czasów, kiedy to te zdjęcia robiłem. Więc. To jest bardzo istotne, że te teksty są połączone z fotografiami. Jest pewna historia, tak naprawdę, jest to projekt długoterminowy, ale dlatego, że ja uważam, że, że wszyscy fotografujemy w jakimś sensie siebie, ponieważ to, co czujemy, takie jakie mamy emocje w środku, przemyślenia, pasje, zainteresowania, to wszystko gdzieś odbija się w tym, co fotografujemy. I przyjrzałem się temu. Z czego doświadczyłem, czego się nauczyłem, jakie się to ma do tych naszych, moich pytań, z, z studiów, z antropologii, religii, do moich doświadczeń tutaj. No i to jest taka, taka droga, i to dla mnie jest projekt długoterminowy, pokazujący moją transformację, przemianę. Od takiego łebka, który miał tam 20 parę lat, do, do teraz, 40-paro-latka, który. Na podstawie tych podróży, doświadczeń, pewne rzecz, wnioski wyciągnął i to spisał. Więc to jest projekt długoterminowy, który zakończył się książką, ale tak jak mówiłem w samym początku, to też nie jest koniec, ponieważ planuję nakręcić film dokumentalny w pewnej narracji, formie, której nie przewidywałem wcześniej. Więc a propos projektów długoterminowych, dałem wam taki przykład największego projektu, najdłuższego projektu. Jaki, jaki miałem. pasterze też to był kilkanaście lat, ale tutaj on się dotyczy mnie, bardzo mnie i, i moich przemyśleń. E Jeśli macie jakieś pytania, zepnę sobie na, na, na posty. A propos Pafu, już było, fotokastów było. Mm, w, maju, w, maju, w maju, w maju, w maju, tak. W maju będą te, te wasz, ten kurs z filmowania. Po ilu wyjazdach Łukasz się pyta, można wejść w środek zdarzenia, być nie tylko obserwatorem. Jak zostaje się częścią innego świata. Dzięki za to pytanie, bo bardzo ciekawe. Po ilu wyjazdach można wejść w środek zdarzenia, żeby być obserwatorem. Wiesz, co to jest tak, każdy wyjazd był inny, trafiałem w inne miejsca do innych ludzi. I za każdym razem faktycznie trafiałem na coś dalej, coś głębiej. Bardzo mi pomógł Jerzy, o którym wspominałem, ponieważ on tam mieszka i miał kontakty, wspominał o miejscach albo jechaliśmy w dane miejsca, więc to były takie miejsca, czekajcie, wbije się w prezentację. I to były takie miejsca, ja wam pokażę trochę kolorowych zdjęć, gdzie idziecie sobie stanowiskiem archeologicznym gdzieś w Gwatemali, nic się nie dzieje, ale schodzicie gdzieś po zboczu do jaskini i nagle macie szamana, który na kolanach idzie przez 100 metrów do środka jaskini ze świecami i go wtedy filmowałem. Więc to są miejsce poza szlakiem. Trafiacie do Gwatemali, do, do, do szamana, który ma w całym pokoju San Simona, taki manekin, którego widzicie. I on jest codziennie karmiony, przykrywany kocem, tam są świetne. No, tu jest wielki skrót. O tym będzie na kursie, zresztą, o tym wszystkim będę chciał głęboko porozmawiać, żeby też przedstawić świadomość drugiej strony. W każdym razie, za każdym razem, tak jak pytasz, te wyjazdy były pogłębione, nie pogłębione. Ja od razu stawałem się obserwatorem, to jest ci już od razu odpowiem. Starałem się być od razu obserwatorem. Czasami były to sytuacje, hmm, jak to nazwać, bo to też jest czasami takie subtelne. Yy, rozmawiałem rok wcześniej z przewodnikiem Majańskim, rok później go zatrudniłem. Pracował dla mnie przez 10 dni i zaprowadził mnie na przykład do tej kobiety. To, co teraz widzicie, to jest, to jest i salon, gdzie po prostu przychodzą goście. Na całym, yy, całej ścianie, dwóch ścianach jest ołtarz. Ja z nim wszedłem do środka i ja natychmiast byłem już na poziomie relacji tak bliskich, że ja mogłem natychmiast zrobić zdjęcia. Natychmiast miejscowości, gdzie zdjęć praktycznie nie można robić, nie zgadzają się Indianie. To jest portret, który zrobiłem tej kobiecie, jej córce, właśnie wielkim formatem. I to jest tak, że jak się podróżuje i ja mam też takie, takie coś w podróży, trudniej mi jest w życiu rodzinnym nie tylko, ale w podróży, kiedy jestem sam, jestem, staram się wyciszyć, wyłączyć z mojej zmysły wszelakie. I wtedy się wyłaszczają moje inne zmysły na obserwacje, na, na kontakty z ludźmi. Szybciej wchodzę w relacje z ludźmi. Na przykład, jak jestem w takim wyciszeniu, spokoju, i często w tych podróżach kompletnie nie, nie wiem, nie, nie cisnąłem tak bardzo. W sensie usłyszałem jakieś nazwisko nauczycielki w jakiejś miejscowości. Wsiadłem do autobusu, pojechałem jakimiś przesiadkami, wysiadłem, poszedłem do niej domu i przedstawiłem się, i powiedziałem, że. Słyszałem o niej, że jest nauczycielką, czy mi pomoże zrobić zdjęcia. Ona mówi, okej, okay, nie ma problemu. Za chwileczkę już szliśmy poznawać bohaterów i znów wchodziłem w przestrzeń. Tak jak wcześniej mówiłem, e, zapłaciłem za kogoś pracę, bo to był przewodnik. Miał kontakty w trudnym miejscu, zresztą w Chiapas, gdzie kontakty czasami trudno. Ale w tym drugim przypadku miszteków fotografowałem poprzez nauczycielkę, która mi pomogła, po prostu mi pomogła. Ale były też sytuacje, gdzie po prostu... E, ja, hmm, czekajcie, jeszcze jakieś takie przykłady, jechałem, to jest taka historia chyba, to była ostatnia historia, to już Wam mogę powiedzieć o niej. E, ostatni wyjazd do, do Meksyku, pierwszy jak pamiętacie do Peru, to 5 lat przygotowań, wiele innych, natomiast ten ostatni wyjazd to polegał na tym, że, no tu jest pani, e, poleciałem i nie przygotowałem się w ogóle, postanowiłem zaufać przeznaczeniu, Nie wiem, jak to nazwać, niektórzy mogą przyznać losowi, przeznaczeniu, intuicji, e, przypadkowi, szczęściu i za głosem serca. Wszystko to jest prawdziwe. E, wysiadłem na dworcu, kupiłem bilet do Guadalajary, w Guadalajarze wysiadłem, zapytałem się taksówkarza, gdzie są. ujczole, tu i tu, ale tu nie jest tam, są kartele, ani na dworcu, w kasie, no to w Tepik. No okej, okay. siadłem do autobusu, przyjechałem o pierwszej w nocy do Tepik. Wysiadłem o pierwszej w nocy, zalogowałem się w hotelu, przespałem rano, o 7.00 poszedłem z plecakiem na miasto, zamknięłem się kawy, gdzie wstałem, poszedłem na ulicę i zacząłem się ludzi pytać, gdzie mógłbym spotkać Wicholi. E, oczywiście następna droga mogła być wyjazdem w góry do wiosek i tam takie opcje były, ale głos serca, nie wiem co, zatrzymał mnie w tym mieście e, i, i tam robiłem e, zdjęcia pewnej społeczności Wicholi e, i tutaj macie na przykład szamana wicholskiego. I tutaj na przykład była taka scena, gdzie fotografowałem tych chłopaków, portretowałem i w pewnym momencie oni zaproponowali mi, poprosili, czy nie zostałbym Jezusem podczas Wielkanocy. I to była taka dziwna sytuacja, bo nigdy tak naprawdę nie miałem takich sytuacji. I zgodziłem się. Przebrali mnie w właśnie takie szaty białe, koronę cierniową, długie włosy miałem. Przeszedłem się tam pół godziny przez, przez taką wioskę. I na końcu zrobiłem film, który się pokazuje to, kiedy z tym krzyżem szedłem przez wieś, na końcu mnie ukrzyżowali, mając 33 lata, też było ciekawie symboliczne dla mnie, ale to był też ostatni projekt w Meksyku, w sensie ostatnia kultura, którą fotografowałem, to zdjęcie zrobiłem właśnie, kiedy mnie położono w świątyni to Troszeczkę się rozwlokłem na temat Twojego pytania, Łukasz, ale dałem Ci przykłady, że to mogło być różnie. Mogło być tak, że ja zrobiłem to intuicyjnie, mogło być tak, że ja po dwóch, trzech wyjazdach dotrałem do jakiegoś miejsca poprzez znajomości, ale to przez cały czas było bardziej tak, że ja bardzo szybko stawałem się, czyli bardzo natychmiast poprzez moje doświadczenia jeszcze z młodych lat, kiedy uczyłem się zdobywać relacje, pracę w różnych miejscach, od huty gdzieś w lesie, pracowałem w takich warunkach czasami ekstremalnych. Z różnymi ludźmi bardzo, I, i to spowodowało, że ja szybko wchodzę w relacje, relację. W sensie nauczyłem się szybko. W sensie od razu. Także pukam do drzwi, to się otwiera i wiecie to, relacja to jest ten ja w środku, a nie to, co ja mówię tak najczęściej. Więc jak ktoś otwiera drzwi, to ja od razu emanuję sobą. I jakie mam nastawienie? Pozytywne nastawienie, czy nie, czy oceniam świat, czy mam jakieś wyobrażenie o tym świecie, czy jak przekroczę próg, to od razu będę oceniał. Ona tu jest brzydko, to jest taka, ona ta jest taka, czy siaka, czy owaka. Więc jeśli ja przekroczę ten próg. I wszystko zostawię za sobą, to będzie dużo lepiej wejść w bycie od razu w relacji dobrej, a też jako fotograf, jako obserwator, również. Bo jako obserwator to jest też ważne, żebyśmy nie mieli tych wszystkich filtrów, o których często też mówię, bo to jest takie dla mnie, im masz więcej filtrów, takich masek, Behind the mask, co jest za maską, co jest za nami wszystkimi, im więcej mam tych, tych takich przekonań o czymś, o kimś, ocen i tak dalej tym trudniej być obserwatorem, bo jesteś w jakimś sensie takim filtrem, który wciąż opowiada o tym samym, o tym, co Ty myślisz, jakie masz przekonania i przez cały czas widzisz świat kategoriami, nie wiem, europejczyka, polaka. A kiedy, kiedy stajesz się obserwatorem, to wtedy stajesz się obserwatorem też wtedy, kiedy tego się wszystkiego pozbędziesz. Więc e, to jest, a propos obserwatora, e, jak zostaje się częścią innego świata. Staje się wtedy, kiedy się to postanawia o sobie, że jeśli chce być częścią świata, to właśnie Muszę być tą częścią świata, że muszę być tym światem. Czyli, jeśli ja pojadę do Egiptu na zdjęcia, pojadę do Peru, do Rosji, na kamczatkę, czy będę w u zwierzęta, czy ludzi, to też jest dosyć ważne. To praktycznie zawsze jestem taki sam. Wobec siebie, ale też innych. I to jest dla mnie to, co jest najważniejsze, żeby być częścią świata, to ja muszę go rozumieć, muszę go akceptować, tolerować takim, jakim jest. Ja nie mogę pojechać i mieć swoich przekonań stąd. Czy to religijnych, czy też politycznych, i oceniać innego człowieka w innym kraju, który ma inne warunki polityczno, religijne na przykład. Więc ja mogę to albo być obserwatorem, albo się będą nie uczyć czegoś od nich, też będąc obserwatorem w sumie. Więc to a propos innej, jak zostaje się częścią innego świata, fotografia, a ta fotografia rzeczywiście, ja może się wam pokażę na chwilę. Żeby było łatwiej się też komunikować. Dobra, wracam do pytań. Wracam do pytań. Cześć, Krystian. Cześć, Marek, Lapis. Cześć, Łukasz. Rozumiem, że jest uniwersalny język niezależnie od części świata duchowy. Wiesz co? Myślę, że jest jakiś uniwersalny język, którego znów w zależności, czym się interesujesz, nazwiesz go inaczej. Możesz go nazwać duchowym, ktoś tak powie, ktoś powie niewerbalnym, ktoś jeszcze nazwie to inaczej, ktoś energetycznym, ktoś... Nie wiem, ile jest tych definicji, ale myślę, że znajdziesz ich więcej niż ja wymieniłem. Natomiast tak, patrząc z pewnej perspektywy, może być duchowy. Z innej perspektywy to może być kwestia tego psychologiczna, albo e, przede wszystkim chyba nazwijmy to uniwersalnym, bo na pewno, o różnych nazwach i różnych definicjach. Ja zauważyłem, że jak jestem szczery, autentyczny, szczery, uczciwy, nie ściemniam. Nie przychodzę robić zdjęć, żeby nie wiem, kogoś oszukać, nie wiem, nawet nie, nie wiem, co mam powiedzieć, ale przychodzę, ja jestem szczery. Jestem sobą tam po prostu. Przez cały czas jestem sobą. W każdym z tych ludzi jestem sobą. I to myślę, że to jest bardzo istotne. Jestem nie, nie, pf, niezależny, niezależny, chyba wszyscy jakby jesteśmy uczciwi, szczerzy, szlachetni, to myślę, że to ma wielki wpływ. E, Michał, nie bał, nie bał się Pan, że mogą być niebezpieczni? W Peru jeździłem z plecakiem przywiązanym do, do, do nóg. Miałem sprzęt w plecaczku e, i, i obawiałem, bo słyszałem historię. Słyszałem w Peru, gdzie, gdzie gdzieś pod nogami potrafili odcinać nożem plecaki, wyciągać. E, więc nie to, że się bałem, tylko po prostu robiłem to, co mogłem plecak między nogi, jak w hotel, hostelach, bo spałem w tanich hostelach. Kilka osób czasami było w pokoju. To był budżet studencki. I w każdym razie tam jak chodziłem pod prysznic, to z plecakiem. W sensie nie pod prysznic, gdzie woda płynęła, tylko po prostu do, do, do pokoju, w tym była łazienka, prysznic. I no więc tak to było, że nie to, że się bałem, ale byłem ostrożny. Słyszałem różne historie, ale też nie ukrywam, że też zauważyłem, że to też jest ja też się trochę interesuję. interesuję. Ta książka Behind the Mask troszeczkę jest. I o szamanizmie, o fizyce kwantowej, co z tego wynika gdzie jest ten środek między tymi dwoma światami. I też zauważyłem, że, że te rzeczy też się przytrafiają. Komuś się przytrafiają, komuś się nie przytrafiają. Dlaczego się komuś przytrafiają? Grabieże i tak dalej, albo jakieś niemiłe sytuacje. I, I w pewnym momencie puściłem to. Nie wiem, co z tego. Co na to wpłynęło, opuściłem, to że już nie bałem się tego sprzętu, ale zawsze byłem trochę ostrożny, ale się już nie bałem. Puściłem ten lęk, strach, że cokolwiek się wydarzy, więc miałem takie sytuacje ekstremalne jak w Meksyku, że jechałem tylko z jednym aparatem, lustrzanką, dwoma kartami i nic więcej. Po prostu dwoma, trzema kartami tam pudełeczko chyba na trzy, 3, 3, 4 karty e, i to wszystko, nie bałem się, że mi się aparat zepsuje, nie, nie mam kopii zapasowej, nie robiłem kopii zapasowych, chociaż były sytuacje, gdzie miałem laptopa, dwa dyski zewnętrzne e, i robiłem kopie i, i miałem karty zapasowe, więc to też e, zauważyłem, że, e, że okej, okay, jak będzie tak będzie i ja nie będę żył kradzieżą, że ktoś mnie okradnie, nie będę się bał, tylko będę robił swoje więc ograniczyłem tylko do takich prostych rzeczy, prawda? Jak wychodzicie z hotelu, to zamykacie drzwi. Jak wychodzicie z hotelu, to ja wchodzę z tym aparatem, jednak nie zostawiam go w hotelu. Takie proste, banały, które każdy by, chyba by zrobił. Natomiast już przestałem się bać tego, że będę szedł ulicą ktoś mnie zaatakuje, zastrzeli. Takie historie tam są. Zajomi znajomi teraz są w Gwatemali, na napisaliście, że ich ograbowali ludzie z karabinami. Więc takie sytuacje się zdarzają. Natomiast mi się nie zdarzyły i przestałem o tym myśleć. Może to jest pierwsza rzecz tutaj. Czasami jest, wiecie, z polityką i z innymi tematami, po prostu wyłączam telewizor, ee, więc przestałem o tym myśleć. Ee, Ewa. Czasem to język prostych czynności życiowych. Ludzie wszędzie rodzą się, umierają, piorą, jedzą, przemieszczają się. Znacząca część życia wszędzie wygląda tak samo. Tak, to prawda. Bardzo, bardzo, bardzo tak samo. <grywa> Żyjemy, śpimy, jemy, e, radujemy się lub smucimy się, tak? Więc to wszystko wszędzie jest bardzo podobne. E, pojawiają się tylko różnice... Wynikające właśnie z tych takich takich programów narodowych, lokalnych, kontynentalnych, które po prostu są jakimiś przekonaniami, tak? Jak traficie, do, traficie do wioski, gdzie. Już wam przełączę się. Traficie do wioski, gdzie, gdzie, gdzie. Ja tu wszystkich tych fotografii też wam nie jestem w stanie pokazać, ale to jest zdjęcie akurat z tej wioski, gdzie raz w roku Święto Zmarłych przychodzi się na cmentarz, ja wchodzę na cmentarz. Idę do pani, która stoi na grobie i ma w ręku czaszkę swojej babci, ją po prostu czyści pędzelkiem kości, czyści, ja z nią siadam, rozmawiamy sobie, robię tam jakieś zdjęcie. Potem do takich skrzynek wkładają świeżo zrobione koronki, tkane ręcznie tutaj, jak widzicie, wkładają do skrzynki, wkładają to z, te, tych zmarłych i... Jesteście tam, i po prostu dla was jest, to jest tak normalne, jak napicie się w jakimś sensie herbaty. No wiadomo, że oni tam przeżywają to, ale w tym momencie, kiedy byłem, to było takie oczywiste: żadnego krępowania się, nikt tym tak naprawdę tak może nie przeżywał jak w innej kulturze. Jak tutaj możecie trafić. No Polska już jest inną kulturą, prawda, jeśli chodzi o podejście do śmierci, na przykład. E, więc to a propos Ewa, twojego tutaj e, tekstu. E, Pytania nie widzę w tej chwili, więc przechodzę do czegoś, co tutaj mogę Wam pokazać. Projekty długoterminowe, więc mamy Behind the Mask. Behind the Mask, pokazywałem Wam książkę, pokazałem Wam część prezentacji. Cała prezentacja, mam ich tych zdjęć ponad chyba 200 i innych filmów, opowieści będzie na tym kursie, który za tydzień zaczynam, 2 kwietnia. E, więc tam będzie szeroko o tym. Zresztą na takich kursach, ja uwielbiam na przykład rozmawiać z ludźmi o ich fotografiach. O ich fotografiach wchodzimy w to. Wchodzimy coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, żeby dojrzeć w ten projekt długoterminowy też drugiego człowieka w tych fotografiach, które oglądam. To jest niebywałe, to jest niesamowite. Powiem wam niesamowite, jak można siebie, jak, kiedy się poznaje siebie przez swoje fotografie i potem się patrzy na czyjeś fotografie, to często można powiedzieć, zobaczyć więcej między wierszami. I, I to jest fascynujące, że po prostu fotografia może być też takim kluczem do odkrywania właśnie tego kim ja jestem. Szczególnie w projektach długoterminowych. To faktycznie wiecie, to jest tak, że i jeśli tak długo ten projekt trwa, to znaczy z jakiegoś powodu się bardzo tym interesuje. Nie puszcza ten temat. Bo ja robiłem tematy typu, puszczę Wam żeby Black Gold, czyli projekt długoterminowy wydawałoby się, ale jednak nie. Dlaczego? Zrobiłem fotoreportaż w 2000 którymś roku zdjęcia. W 2015 zrobiłem film dokumentalny. Mógłbym to kontynuować, ale okazało się, że ja się spełniłem poprzez poznanie tego tematu. Chciałem rozpoznać poznać ten temat, zobaczyć jak oni tam pracują, jak to wygląda. Poznałem to, wyszedłem z tego tematu i koniec. Nie kontynuuję. A w przypadku Behind the Mask nie kryło się też za tym to, że mnie interesował temat, tylko bardziej to czego ja doświadczałem i ja się uczyłem jako człowiek. Dlatego też projekt długoterminowy w moim w przypadku jest to projekt, kiedy ja bardziej poznaję siebie poprzez tematy, które realizuję, poprzez ludzi, których spotykam. A wyparacze węgla więc kilka słów o wyparaczach węgla. To jest sytuacja była taka w tamtym roku, że znajoma mówiła o dokumencie, mówiła o znajomym, który przygotowywał scenariusz do dokumentu. Ja tak się zastanowiłem przez chwilę, poczułem pewien brak w sobie. Wow, ktoś robi scenariusz, a ja takich scenariuszy nie robię. I tak pomyślałem sobie, no, trzeba się przeszkolić, trzeba później do łódzkiej filmówki, tutaj coś Krystian z Tobą jest nie tak, ale za chwileczkę pomyślałem sobie to też jest ważne, żeby zobaczyć, co się kryje za tym i zrozumiałem, że przecież Krystian, Ty nie robisz dokumentów przez przygotowanie scenariuszy, ponieważ dokument, opowieść o drugim człowieku, to jest przede wszystkim opowieść nie przez moje stworzenie sobie wyobrażenia o tym człowieku, o tym miejscu, poprzez moje jakieś przekonania, przez to, co przeczytałem gdzieś w artykułach, czy gdzieś coś zobaczyłem. Stworzenie dokumentu polega na tym, że ja jadę w pewną przestrzeń, w której są pewni ludzie, albo zwierzęta na przykład, i ja staję się obserwatorem, tak jak tu Łukasz pytał staję się obserwatorem tego, tego, tego co się dzieje. Nie aranżuję niczego, nie reżyseruję, nie planuję ujęć, tylko bardziej podążam za moją obserwacją. Staje się bardziej narzędziem, ja, Krystian, staje się narzędziem, które obserwuję i wyłapuję to, co odczuwa, będąc tam. Jak ja coś odczuwam, to coś mnie dalej prowadzi do kolejnego odczuwania, do pewnych m, jakichś moich e, doświadczeń, obserwacji, które rejestruję na kamerę. Rejestruję tak, jak potrafi najlepiej w tym momencie. Ponieważ nie wpływam na to, co się dzieje. Wykorzystuję tylko sytuację, że czasami tak jak tutaj mężczyzna odezwał się do mnie i skomentował coś, co się wydarzyło, więc to się stało częścią dokumentu. Czy w przypadku wywiadu, który prowadzę, tak jak ta scena była naturalna, ale później przygotowałem się do wywiadu, Usa posa posadziłem siebie na łóżku, położyłem się, żeby nagrać to ujęcie z pięćdziesiątką, prawda, na małej głębi. Leżałem i rozmawialiśmy. No, na pytania, które padały z mojej strony. Więc to wypalacze węgla to jest taki przykład, gdzie chciałem Wam powiedzieć o tym, że w dokumencie najważniejsza jest autentyczność tych historii. Więc w projektach długoterminowych, tak jak Behind the Mask, jeszcze opowiadam o Adamie Ewie i o pasterzach i nie tylko na tych swoich spotkaniach, kursach. Właśnie skupiam się na, na tej całej historii od A do Z. I o tym, co widziałem jako obserwator, jako ja, co w sobie zobaczyłem, co w sobie, co w sobie uświadomiłem, no i jak to wpływało też na całe przedstawienie projektu dokumentu. No dobra, to są wypalacze węgla. Ja Wam tylko tak powiem, jeszcze a propos strona. Chciałem Wam pokazać a propos tych filmów, ponieważ też. Jako Krystian stworzyłem Lightkeeper, przestrzeń, gdzie fotografuję, filmuję, zostawiam swoje projekty, swoje fotografie i filmy, ja je tutaj publikuję i pokazuję je na tej stronie, ponieważ jak wielu fotografów wiecie, nie ma dużo miejsc do publikacji, Ja postanowiłem, kończąc współpracę z szerokim kadrem, zajmować się podobnymi rzeczami, ale u siebie w swojej przestrzeni, dlatego powstała, powstał Lightkeeper, gdzie dzielę się swoją wiedzą tekstową, na przykład publikacjami, I czy to pasterzy, to wszystko też, wiecie, staram się też bawić fotografią, realizować to, co lubię, więc te projekty długoterminowe na przykład staram się stworzyć, wiecie, w formie, wiecie, multimedialnej, że są zdjęcia, zabawa obrazem, tekstem, galeriami, publikacjami, to wszystko się tu znajduje. Czy wchodząc do filmu możemy sobie też zerknąć na dokumenty osobno, wywiady, Dokumenty reklamowe czy wideoklipy. No, i tutaj w dokumentach jest wyparacz węgla, więc pokazałem Wam, żebyście chcieli zobaczyć, co wystarczy wejść, obejrzeć i tutaj obejrzycie sobie e, dokument cały. E, no i tutaj jeszcze, jak widzicie, jest więcej, bo jest fotoreportaż sam z 2000 któregoś roku. Zobaczcie, chodziliśmy do źródełka po lód, aby go roztopić, zrobić herbatę. Więc takie rzeczy się dzieją w Polsce i nie trzeba lecieć do Meksyku, żeby przejść tak egzotyczne chwile. chwilę. Na vlogu. E, Publikuję wideo poradniki, tylko już robię. No one są różne, wcześniej były dla szerokiego kadru robione, teraz robię właśnie na, na tej swojej przestrzeni. Więc odczuwanie, intuicja, wideo poradniki, więc trochę tego, trochę tego z tekstami. Poradniki to są te właśnie, one skumulowane w jednym miejscu. Kursy, czy projekty długoterminowe, czy kwantowe spotkania to jest kolejna rzecz, która. Wyniknęła z tych podróży, z projektu długoterminowego, z pracy z ludźmi, z, z ich fotografiami, z, z zobaczeniem, dlaczego się zatrzymałem, dlaczego nie, nie widzę tej fotografii, nie czuję tej fotografii i na przykład moi, u mnie tak było, że w pewnym momencie moja fotografia umarła. Co mam na myśli? Po prostu zniknęła. Przestała ta fotografia u mnie istnieć i powiem Wam, powiedziałem sobie szczerze, do mojej żony powiedziałem, Wiesz co, że ja już nie jestem fotografem, i po prostu faktycznie ona umarła w środku, nie było jej. To było to dosyć wiecie, duże dla mnie doświadczenie, bo kilka dni fotografowałem. Kilka dni fotografowałem, i tak było wiele takich sytuacji, że nagle przestajecie zarabiać w ogóle na tym, co kochacie, Wiecie, takie trudne próby. No i na tych spotkaniach kwantowych między innymi właśnie o tym rozmawiamy i rozpoznajemy takie różne nas, blokady, lęki, strachy, uczucia, emocje i tak dalej i tak dalej. Wracam do Waszych pytań. Czy jakieś macie. Jest, Ewa. Czy musiałeś ich jakoś przekupić? Byłem jak, byłem w 2004 roku. Tak, to byłem młodym człowiekiem, który wiedział o tym, że trzeba tam pojechać z butelkami, więc pojechałem z butelkami. I tak było dosyć łatwo, więcej tych wypałów było. Tu widzieliście na końcu filmu, jak się liczba zmieniała. Teraz jak byłem, w sumie byliśmy, to, to, to było tak, że dowiedzieliśmy się na dwóch wypałach, że, że nie, po prostu było nie. Albo e, była taka sytuacja, że chcieli pieniądze. Nie małe pieniądze. Dlaczego? Bo Watachy kręcili i Watacha zapłaciła pewnemu wypałowi, czyli produkcja, za, za przestrzeń, za, za to, że mogli pracować. I to zmieniło ich po prostu podejście do wielu spraw. W jednym miejscu tylko się zgodzili, ale miałem ze sobą właśnie dwa bilety i te dwa bilety były niezbędne. W każdym razie to było po Andrzeju. wcześniej było Andrzeja, więc to był taki trudny dzień. I te relacje, które wcześniej miałem były bardzo potrzebne też nauczenie się, gdzie pracowałem w lesie, w różnych zakładach rzemieślniczych. To są te relacje, że, że można nawiązać szybko relacje i znaleźć jakiś, jakiś wspólny język. A wypalacze węgla powstały w ten sposób, że jak ja mówiłem, nie tworzą scenariusza. To jest też tak, że jak się ma doświadczenie i wie, czego się chce, to się może wejść w przestrzeń i ją szybko zeskanować i ułożyć sobie w głowie, wzmontować już film nad nim pracowałem akurat dwa dni, każdy dzień, jeden dzień trzy godziny, drugi dzień dwie godziny, czy trzy, mniej więcej, sześć, siedem godzin to trwało wszystko. Więc to wynikało właśnie z tego, że no jest to doświadczenie w relacjach z drugim człowiekiem, to mają wszyscy fotografowie, prawie wszyscy, czyli portreciści, dokumentaliści, nie tylko, dziennikarze, filmowcy, reżyserzy, to jest coś, co powinniśmy rozwijać. Ja na przykład byłem cały czerwony, kiedy miałem mówić na studiach jakiś jakiś cokolwiek tam, prawda, jak, jakaś pracy trzeba było czytać, opowiada, o, omawiać dopiero praca w Nikonie jako szkolenia więc rozkręciła mnie w tym, że się to otworzyło i potem kolejne rzeczy, kolejne rzeczy i warsztaty i, i wcześniej ta praca z różnymi ludźmi to spowodowały, że e, no właśnie, że, że szybko się wchodzi w relacje I, i te bilety czasami są potrzebne żeby wejść w jakąś społeczność, trzeba przynieść ofiarę po prostu, tak jak to też jest w różnych innych kulturach Trzeba przynieść ofiarę, trzeba przynieść prezent i, i, i wkupić się. A później już zależy od tych zdolności, które jest talenty, rzemiosło, które zdobywamy, żeby robić takie rzeczy. One są wcześniej, trzeba je nabyć wcześniej. Tak, stawiać flaszki, papierosy, tak, 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 tak. Też trzeba wiedzieć, gdzie jest granica, bo niektórzy mogą ją przekraczać coraz więcej. Więc albo wtedy się wycofuję, albo mówię nie. E, dziękuję Ewa za, za, za komentarz, o to czarno-białych zdjęć. Łukasz, coś potwierdzam, rozmowy kwantowe pomagają. Dzięki, czy Kasia? Kasia też była u mnie. No to są, dla mnie to są też mocne spotkania, bo nie ukrywam, że, że te wszystkie spotkania łączą się z dużymi też jakimiś przemyśleniami, emocjami, psychologią, szamanizmem, to jest mieszanka wszystkiego. Jakim sposobem najlepiej publikować swoje dzieła, w fotografie czy film? Na własną rękę, czy szukać gdzieś pomocy? Na własną rękę, czy szukać gdzieś pomocy? Zawsze hmm, czekajcie, przełączę Wam na coś, żeby, żeby coś puścić. Puszczę Wam jeszcze w międzyczasie pasterze, książka na przykład. Dobra, to chyba jest tutaj. Pasterze, niech sobie leci. Pasterze, niech sobie lecą. Hmm, I wracając do tego, gdzie publikować. To jest dosyć trudny temat. Dlatego trudny, ponieważ. Ha, mówisz o czymś takim, czy na własną rękę, czy szukać. Tak naprawdę zawsze jest to na własną rękę, bo zawsze to Ty zaczynasz szukać i pytać, e, a jak szukasz i pytasz, to zaczynasz e, znajdywać, więc pierwszy krok to muszę zrobić coś na własną rękę. E, kiedyś było trochę łatwiej, może ze względu na prasę, było więcej tych możliwości, szło się do MPK-u, sprawdzało się gazety, kontakty się brało, chodziło się do gazet i tak dalej, chociaż teraz też to się dzieje. Można pójść do pewnych magazynów, i zgłosić się z portfolio i myślę, że są wciąż takie sytuacje, że są sesje, jakiś reportaż krótki można opublikować. Więc ja też tak robiłem. Polityka na przykład do polityki zacząłem robić materiały, kiedy się to po prostu do nich zgłosiłem. Wysłałem, przyszedłem, pokazałem zdjęcia, czy wysłałem wtedy. Jeszcze już były czas internetu. E, czy na przykład do naszego Geographic, e, też gdzieś tam raz poszedłem, ale nic nie wyszło. E, natomiast. E, jeśli już mówię o National Geographic, to jest skrajny przypadek, jakby nie skrajny, tylko odmienny, gdzie bardziej moja inwestycja w pierwszy wyjazd do Peru, czyli pół miesiąca, kredyt, zwolnienie z pracy. Pojechałem, wróciłem, okazało się, że student archeologii, będąc studentem archeologii, mój promotor, profesor, poznał się z dziennikarką, która pracowała na National Geographic i miała wykonać materiał w Peru, więc automatycznie ja byłem po archeologii, znałem już język i przede wszystkim e, no miałem portfolio, bo przywiozłem go już rok wcześniej. Więc w tym przypadku pojawiła się możliwość publikacji w ten sposób. Yy, I tak jest ze wszystkim, że pewne rzeczy do nas przychodzą same, po prostu się pojawiają, ponieważ coś wykonaliśmy wcześniej, nie będąc świadomym tego, że taka publikacja przyjdzie. Tak jest na przykład też z publikacjami w prasie, na stronach internetowych, publikacjami też, wystawami też tak się zdarza. Albo sami szukamy i szukamy docelowo miejsca, które czujemy. Wiemy, że na przykład masz materiał, by pasował do danej przestrzeni. Yy, I więc tutaj to poszukiwanie jest potrzebne. Poszukiwanie we wszystkich możliwych kierunkach. I ja wciąż, wiecie, na tym etapie ja stworzyłem taką przestrzeń. To znaczy, też stworzyłem light keeper, Mówię o sobie, że dla siebie, żeby publikować. I tworzę coś od zera. Nie wiem, gdzie to dotrze. W jakie miejsce w przyszłości. Czy to będzie miejsce, gdzie będzie wielu fotografów, filmowców, może to będzie. Wiecie, miejsce, gdzie będzie, które będzie zrzeszało takich ludzi, którzy takie rzeczy robią, albo to będzie, no, inna forma jeszcze. W każdym razie tego nie wiem. A propos tych publikacji, jest opcji wciąż wiele, bo są tak konkursy, Grand Press foto teraz jest, można wysyłać, są, można robić wystawy, szukać tych dotacji, na przykład gdzieś z ministerstwa, gdzieś z gmin, jakieś dotacje z Unii. Ja nie robię tego dużo. W tej chwili, tylko na przykład zająłem się publikacją książek ostatnio, sam je wydrukowałem. W bo jest prosta kreacja, w kreatorze drukuję, mam książkę, <laughs> tą którą zresztą teraz widzicie. Na przykład też skończyłem ten projekt I Am the Spirit, krótki, bardzo zresztą, niedługoterminowy i wydrukowałem, więc ja szukam po prostu możliwości. Każda rzecz, którą znajdę, czy na przykład publikacja była e, pasterzy w albumie Press e, Polska i Polacy XXI wieku? To był fotoreport, czyli znaczy materiał z pasterzy, miał 8 stron, i to też się pojawiło gdzieś tam. I to się tak zbiera przez wiele lat. Gdzieś tam fotokast się opublikował, ktoś opublikuje, ktoś się zapyta. Pieniędzy z tego nie ma takich jak kiedyś to nie, nie są takie pieniądze. Czasami nie ma pieniędzy, ale budujemy sobie jakiś portfolio, też komercyjnie się pracuje, prawda? Komercyjnie się wykonuje zdjęcia. Ja przecież nie zarobię na tej książce. Jeśli zarobię, to może kilkadziesiąt złotych, może nie więcej, ale to nie są pieniądze do życia, tylko do bardziej do wyrażania siebie. Więc szukać, szukać samemu, szukać, szukać, pytać. Im dłużej szukasz i pytasz, im bardziej jesteś świadomy, co chcesz, albo co zrobiłeś i gdzie to opublikujesz, tym szybciej znajdziesz. Nie będę już dłużej może o tym mówił, bo mogę się rozgadać, ale i tak się rozgadałem chyba. Czyli psychologiczna zasada wzajemności. Myślę, że tak, duchowa, psychologiczna, energetyczna, kwantowa, jakkolwiek sobie to nazwiesz, w jakimś sensie to jest prawda, to działa. Jest wiele na ten temat prac, nawet naukowych badań, jak działa DNA, jak działa świadomość, jak atomy, kwarki, jak to wszystko funkcjonuje. Nawet Andrzeja Dragana na pewno kojarzycie, fotografa, który jest fizykiem kwantowym i taką na ted taki wykład o fotonach. I myślę, że to może się odnieść... To może być Twoją odpowiedzią też, Łukasz, a propos tej psychologicznej zasady wzajemności. E, to bardzo ciekawe, a propos świadomości. To tak naprawdę, co się kryje za tym maskami, za tym Krystianem, co się tak naprawdę kryje. E, czy za Łukaszem, czy za Rafałem. Mi w łamaniu siebie pomogła fotografia uliczna. To, że wyszedłem z lampą na miasto. A rozmowy kwantowe, jak można trafić. A tutaj wysłała, rozmowy, tak, dostałeś tutaj link od Ewy. Może sobie wejść. Natomiast no jasne, że tak, przełamujemy się, zawsze się gdzieś przełamujemy. Rzadko się zdarza, że ktoś stoi w miejscu. Yy, I ostatnio też bo założyliśmy z, z Tomaszem i Justyną taki pokój na Clubhouse. To jest taka aplikacja, teraz się pojawiła teraz się stała się popularna w Polsce na zaproszenie tylko na iPhone'y niestety na chwilę obecną. Yy, I to jest tak, że yy, to jest aplikacja, gdzie jest pokoje, gdzie się dyskutuje, rozmawia. I tam właśnie spotykamy się, żeby dyskutować, więc zapraszam Was też tam. Zazwyczaj w środę robimy taki, taki pokój, rozmawiamy właśnie i tam ostatnio rozmawialiśmy o fotografii ulicznej i chłopak mówił o tym, że jak wychodzi na ulicę, wyciąga aparat, robi zdjęcia i blokuje się. Dlaczego się blokuje? Ponieważ wyobraża sobie coś, co inni myślą o nim. Wyobraża sobie myśli, że oni tak o nim myślą. I dyskutowaliśmy, dyskutowaliśmy o tym. Przełączę, czekajcie na coś innego do oglądania. Więc a propos ulicznej, fajnie, że, że, to, że to, wykorzystałeś fotografię uliczną do przełamania jakichś tam, prawda, m, granic e, siebie tak naprawdę, lęków, pozbycia się i, i to, co się nam w głowie pojawia najczęściej, to nie jest, no nie jest nasze często, po prostu, powiedzmy sobie szczerze, wiele rzeczy to są po prostu jakieś programy, które albo coś, co uwierzyliśmy kiedyś tam, e, więc im mniej będziemy wierzyć w coś, w coś, co uwierzyliśmy, będzie nam lżej, będą nam po prostu nawet lepiej zdjęcia wychodzić. Uliczna mocno weryfikuje, dość boleśnie. Tak, dużo rzeczy uliczna weryfikuje, ale są też uli różne uliczne fotografie. Niektórzy są nachalni, wchodzą komuś przed, przed twarz i robią zdjęcia, a niektórzy fotografują architekturę, przestrzenie, puste, więc to bywa różnie. Najczęściej tym 35. czy 50. przynajmniej ja tak fotografowałem, fotografuję ulicę, ale są też tacy, którzy używają zoomów, więc to wszystko. To weryfikuje, jest dobrym słowem, bo bardziej weryfikuje nas, pokazując, jak my fotografujemy ulicę. Bo wiadomo, że jak ktoś fotografuje trzysetką, a ktoś trzydziestką piątką, to możemy coś powiedzieć o tym człowieku, a po relacji z drugim człowiekiem, a po odwagi, lęków, strachów, więc to weryfikuje. Tak naprawdę, ja zawsze patrzę na to, że to, jak fotografujemy, co fotografujemy, kogo fotografujemy, weryfikuje nas przed sobą samym. Warto sobie na to zerknąć. Moi drodzy, czy macie jakieś pytania jeszcze? Ja też nie chcę się tutaj rozgadywać, bo jak widzicie w każdy temat mogę wpłynąć głęboko. Jest, że z każdego tematu mógł znajdę 10 odnóży innych tematów i nagle się pogubię w tym wszystkim. W każdym razie w każdym razie zapraszam Was na, na ten kurs projektów długoterminowych. To jest kurs taki uniwersalny, bardzo, bo na podstawie kilku projektów długoterminowych ja rozkminiam jeszcze inną rzeczywistość fotografii I od sprzętu, tak jak mówiłem, ale to też przede wszystkim ważna jest ta dyskusja. I na drugim spotkaniu, i trzecim, oglądam też zdjęcia, wasze zdjęcia, i o tych zdjęciach wszyscy rozmawiamy i wchodzimy głęboko w te fotografie, w pomysły. I tak jak mówiliście tutaj o publikacjach, gdzie to też miałem takie sytuacje, gdzie ktoś pokazywał mi materiał o media, social media, super materiał. I nagle po prostu wiecie, ok, to spróbuj do tego magazynu, do tej gazety, oni mogliby coś takiego jeszcze opublikować. Albo rozmawiamy o publikacji w jakiej formie, czy to na przykład te zdjęcia były lepsze w formie gazetowej, czy książkowej. Więc to tutaj to jest takie, takie bardzo głębokie wejście w fotografię, waszą fotografię tak naprawdę. A ja się tam też trochę wymądrzam o, o, o tych swoich projektach, w sensie staram się wymądrzać w tym sensie, że Szczery jestem do bólu i mówię o moim, tutaj co się działo, jak to wszystko się budowało, kreowało, i pokazuję Wam też narzędzia później, co z tym robić a propos publikacji, wystaw, książek e, i nie tylko. E, I teraz tak. Czy kurs 2 kwietnia też będzie zawierał tematykę filmu, sprzętu? E, t, t, drugie to jest projekt długoterminowy. Już co, Michał? To nie, film, stricte film przygotowuje takie wiele spotkań, takich głębokich spotkań. Natomiast 2 kwietnia tematyka filmu pokaże kawałki filmów. Tak, pokażę, ponieważ częścią projektu długoterminowego, moich projektów długoterminowych jest film. Więc tak, no, dowiecie się, czym filmuję, albo filmowałem. Jeśli zapytasz mnie podczas tego spotkania, to ja też Cię nakieruję. Już teraz Cię mogę nakierować do tego, co kupić, na przykład, albo pokażę wam te filmy i coś tam wspomnę. Ale to nie będzie kurs filmowy, typowo filmowy, bardziej, ale również, ale również bardzo mnie interesują zagadnienia kwantowości, spotkania je w innej przestrzeni zupełnie. No Karol dla mnie Dani Karol to kiedyś było tylko, to była tylko jakieś fizyka kwantowa, w sensie jedno słowo fizyka i kwantowa i nic więcej nie wiedziałem. Ale spotkania tam za oceanem. Z tamtymi ludźmi, spotkania przy ognisku, bez aparatu, już, a później do, doświadczanie pewnych rzeczy w nauce. Typu byłem na pewnych badaniach lekarskich, które używały kwantowej fizyki i okazało się, że to urządzenie wie tyle, ile szama. I to, tak, wszystko zaczęło że się składać do kupy. Plus książki, wszelakie książki różnych od takich książek antropologii kulturowej, takiego rozkminiania troszeczkę szamanizmu od strony doświadczenia, doświadczania autorów, aż do ludzi, którzy teraz pracują nad, nad tymi tematami, jak Joe Dispenza na przykład, też niezły człowiek, pracuje nad mózgiem, nad pra no, od lat pracują nad mózgiem, jak on funkcjonuje, nad medytacją, nad intencjami, nad tym jak to wszystko funkcjonuje, jak to się odbija w rzeczywistości, to co się tam w środku. E, więc tak, to jest totalne, total, naprawdę. Powiem Wam, że warto się tym zainteresować, ale przede wszystkim doświadczyć. To prawda, ale o tym mówi już Pan ten jak y, jesteś autentyczny, to czujesz, to łatwo jest w to wejść. Mm, tak, tak, to też łatwo w to wejść. Chociaż to też, wiesz, a to jest też ciekawe, bo jestem autentyczny, mogę w coś wejść, ale czasami w coś wchodzę i też muszę być y, autentyczny co do siebie, że widzę, że ktoś nie bo, mówi, że. Jest pewna granica i nie chcecie tej przestrzeni. I moja autentyczność też odnosi się do tego, że ja wycofuję się. Nie kradnę mu duszy. Miałem kiedyś takiego Indianina, który którym tak pokazał. Po prostu odwrócił się. Nie chciał na nie patrzeć. Ja się wycofuję też. Pewna kobieta, jakby w Peru po portretu z jakiegoś tam powodu wycofuję się. Nie mogę naciskać. Bo bardzo mi zależy na przykład, ale też mogę się wycofać. Więc. 28 mm to jest tak, mogę podejść blisko, ale jak im bliżej podchodzę, to w jakimś sensie czuję jak magnes, ok, że coś z tego może wyjść dobrego, albo widzę, że coś tu jest nie tak. Nie gramy na tych samych falach. To też jest ta autentyczność, że ja wiem, co się może wydarzyć. Przeczyłam to wcześniej w jakimś sensie. Miałem sytuację, jak gość chciał mnie pobić, ale porozmawialiśmy, chwilę powiedziałem mu, co robię, wytłumaczyłem i odpuścił. No właśnie, teraz sami ta rozmowa jest bardzo potrzebna. Uśmiech, rozmowa. Ja też miałem wiele takich sytuacji, gdzie tutaj jeździłem. I tutaj jeździłem dookoła, i fotografowałem właśnie te przestrzenie jurajskie. Tutaj jest właśnie te zdjęcia, wykonywałem dookoła tą książkę, którą widzieliście przed chwilą, I am the Spirit. I jeździłem na przykład tak pod to drzewo, takie jedno drzewo jeździłem. I pod tym drzewem przychodzi właściciel tej ziemi z takim, patrzy na rejestrację i statyw, mierzy mu ziemię, chce go okraść czuć było to, że po prostu był bardzo podejrzliwy, że coś robię, coś kombinuję z jego ziemią, coś chcę, coś chcę i było mi trudno. Nie byłem w stanie się przebić, pokazywałem aparat, zdjęcie, tłumaczyłem, że jestem nauczycielem fotografii, robię zdjęcia do, do, do lekcji i było odszedł, ale podejrzewałem, że nie uwierzył do końca, więc, więc to wiecie, różne są sytuacje, bardzo różne sytuacje i na wszystko trzeba być chyba w jakimś sensie gotowym. Ciekawostki z końca prezentacji. Gdzież to oni są? Proszę bardzo, macie 4800 na poziomie morza, kilkadziesiąt tysięcy Indian i jedne toalety, które widzicie na, w kadrze. Rzeczka płynie, wykucacie, folia się, wiecie, wrzuca w lewo, w prawo. Przed wami stoją w kolejce kolejne osoby. Bardzo ciekawe warunki. Wieczorami nocami trzeba iść z latarką, żeby nie wpaść w minę. Więc to czasami są takie warunki, skrajne warunki. I wiecie, idziecie po 100 metrach, ledwo dyszycie, bo to jednak bardzo wysoko. Tam też to był czas, kiedy byłem z kimś, albo też bezpieczeństwa, I wiadomo też na takich dużych imprezach w górach też są w złodzieje, więc tutaj to były te czasy peruwiańskie, kiedy plecak zawsze miałem przy sobie. I tam właśnie taka była sytuacja. I z takich jeszcze może innych sytuacji jeszcze interesujących. Zdjęcie cyfrowe. Robiłem zdjęcia cyfrowe. Zrobiłem zdjęcie tego człowieka. Pokazuję Wam w kolorze. To celowo to zdjęcie wygląda tak. Z wielkiego formatu. Niedoskonałe. Schowane do archiwum. W jakimś sensie może niezrozumiałe przeze mnie. jakbym byłem młodszym fotografem. Ale po latach to zdjęcie było w czarno ono gdzieś tam się gdzieś pojawiało, I, i to zdjęcie jest. Więc jak może się zmienić nasze postrzeganie naszej fotografii? Właśnie, tak było kiedyś, e, dlatego że to wydawało mi się złe, a teraz to jest wybitne dla mnie poprzez swoją niedoskonałość, a to jest niedoskonałe poprzez swoją doskonałość. E, więc to historii takich jest mnóstwo. Hmm. Tak, jeszcze słucham. Aneta, doceniam Twoje uważne od wewnątrz podejście do świata i ludzi. Bardzo to ładne. Fotografia jest jakby środkiem do relacji z człowiekiem, a nie celem samym sobie. Tak, tak, dzięki Aneta. Ale to też w jakimś sensie też droga, którą się chyba przybywa. Ja kiedyś podchodziłem do fotografii w ten sposób, że jak trafiałem w takie miejsca, które były egzotyczne, to chciałem zrobić dobre, ładne zdjęcie. I w jakimś sensie, jak się uczyłem tej fotografii, to byłem skupiony na tym, żeby zrobić ładne zdjęcie. Wiecie, żeby fotografia miała kompozycję, miała światło, i na tym byłem skupiony, więc może to są etapy też takie. Ja taki etap też miałem, że w jakimś sensie yy, zależało mi na fotografii, mniej na człowieku. Po prostu mogę się do tego przyznać, bo to jest wielu rzeczy w życiu, doświadczamy od punktu A do punktu Z. Natomiast w tej chwili mam inne do tego podejście i, i to myślę, że też jest chyba yy, z mojej strony teraz takie yy, akceptacja tego, że ktoś może faktycznie chcieć mieć tylko zdjęcie i idzie po trupach do tego celu. No, jeśli ja tak kiedyś robiłem, może na inną skalę, inaczej, ale robiłem gdzieś tam w środku, prawda? Tak się coś zadziało, że zależało mnie na zdjęciach, a teraz tak nie jest, więc jak kogoś spotykam, kto też yy, nazwijmy to. Idzie po trupach, to może to jest dla niego okej okay w tym momencie. To jest ważne, żeby mógł być potem tam, gdzie, jak piszesz, właśnie ważna jest relacja z człowiekiem. Więc też ja do tego tak podchodzę, te podróże, to, to patrzenie na świat, to widzenie, by powiedział, patrzenie, patrzymy przez kadr, ale widzenie tego świata też takich rzeczy nas uczy, akceptacji tego, że gdzieś jest inaczej, gdzieś coś jest gdzie indziej. I to jest też ważne doświadczenie w projektach długoterminowych, kiedy możemy obserwować sobie zmiany, na przykład zmiany przestrzeni, ludzi. Tak u Pasterzy też zmieniałem, widziałem te zmiany przez 15 lat i wyciągnąłem też jakieś wnioski. Ale o tym też powiem na kursie, bo to są takie rzeczy, no za dużo tego jest tutaj na to spotkanie. Wracam do tej jeszcze prezentacji. Patrzę ostatnio już raz na coś, co mógłbym Wam pokazać jeszcze jako... Mm, jako ciekawostkę. To jest mój przewodnik majański, tak on wyglądał. Bez tego kapelusza, oczywiście, na co dzień. Więc to jest też tak, że on tego kapelusza nie miał. No i część nauczycieli fotografii namawia do tego, właśnie, żeby skupić się na celu, czyli polowaniu. Bo widocznie sami polują. Ten, kto coś mówi, to mówi tak naprawdę to, jakim jest sam człowiekiem. Więc jeśli coś mówi, że tak trzeba robić, to znaczy, że on tak robi. To jest pytanie, czy my chcemy polować, czy nie chcemy polować. Jeśli nie chcemy polować, to do takiego nauczyciela nie idziemy. Myślę, że to jest chyba też istotne, że wybieramy kogoś, dlatego, że podobnie czujemy, albo że mamy podobne poglądy, czy patrzymy podobnie na świat. Więc taki nauczyciel, który poluje, będzie uczył swoich uczniów polowania i w wielu innych tematach czy specjalizacjach będzie podobnie. Tutaj Wam daję namiar na, na stronę, więc jeśli macie ochotę więcej widzieć, oglądać, czytać, to Was zapraszam. Możecie subskrybować LightKeepera, wtedy też jakiś tam newsletter wysyłam co jakiś czas, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy. O właśnie, o tym Wam nie mówiłem, więc Wam dzisiaj jeszcze zdradzę pewną tajemnicę. E, Ruszam od kwietnia z nowym projektem, więc będziecie mogli posłuchać moich rozmów z fotografami. Tak, z fotografami. Miałem przerwę. Szeroki Kadr się skończył rok temu, niecały rok temu. Skończyłem współpracę z szerokim kadrem i z wywiadami. I minęło ponad pół roku, żebym ułożył sobie to nieświadomie, teraz świadomie w głowie inaczej. I zrobić to jeszcze raz. Czy jeszcze raz zrobić to po prostu dalej? Będę to dalej robił, więc będą Was czekać spotkania, długie spotkania, nie takie sześciominutowe, ale takie długie spotkania z fotografią, fotografami i z tym, kim jesteśmy, z naszymi maskami, i jakkolwiek jeszcze to nie nazwę. W każdym razie w kwietniu prawdopodobnie będzie pierwsze takie spotkanie, więc będziecie mogli oglądać to na Facebooku, na YouTubie. Na Spotify czy na tam Apple Podcast, więc to będą też podcasty takie robione przeze mnie. Więc to jest taka nowa rzecz, która do Was teraz przyjdzie. Dlatego zachęcam Was na subskrybowanie na LightKeeper czy na YouTubie czy na Facebooku. Więc e, dawajcie znać, kontaktujcie się. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. E, dla chętnych za tydzień spotykamy się na tym projekcie długoterminowym, e, a w maju na filmowaniu. Albo na kwantowych spotkaniach, jak tam będzie, albo w plenerze, mam nadzieję, niedługo, na wiosnę. Patrzę tu jeszcze na Wasze mm, komentarze. Dziękuję. Dzięki, Michał. Dzięki, Paweł. Dzięki, Ewa. Dziękuję Wam wszystkim za, za posłuchanie. E, ten film się pojawi też na YouTubie i na Facebooka go wrzucę, więc tam e, jakby coś to może go skrócę trochę. Po prostu by gadać, wiecie. Dziękuję. Dzięki. Też z tej mojej strony duża przyjemność. Módl się czasami wygadać do kogoś. Dobra, to trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia.